the kind of codes. Breaking in, shaping out, breaking in, checking out, shaping out. Cześć, witajcie, z tej strony Diabol, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Murdered Soul Suspect. W ostatnim odcinku... co my robiliśmy w ostatnim odcinku? Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, co robiliśmy w ostatnim odcinku, więc... no, po prostu kontynuujmy naszą przygodę. Aha, pamiętam, wyprowadziliśmy tą dziewczynkę z tego tu miejsca i chyba tu skończyliśmy na tym. Tylko, że mi się zacisało trochę. You still relying on that wizard lady? You know I ain't into all that spiritual crap. Trochę w innym miejscu. Results are results. You find a more reliable source, you let me know. Kolejna tam... ciekawostka. Prawda o Baxterze. No i wychodzimy, nie? Dziewczynka nam... a, już sobie przypomniałem. Dziewczynka nam przez okno uciekła. No, coś się stało chyba. Hey. A, jest. Can't get away that easy. If you care about the case so much, find your own damn clue. You won't find your mother without me. What? To. Myślę, że to... nie. Może to? Przeznaczenie? Nie. To? Nie. No to już nie wiem. To... to... a, jest! Station and don't look back. Uh-huh. Your mom wrote that book to help find the killer. It's not gonna say what happened to her. The truths we're both searching for can only be answered by finding the killer. I need a pair of hands in the living world, and you need a detective. Last case. Ashlyn Hill Cemetery. They can't see it. Nie mogłem widzieć tego. Why? I don't know. I guess my mom thought there was a case that was linked to the Bell Killer. Cops didn't. Okay, we go there next. Ashlyn Hills. We? Come on, we need each other. You need me a lot more than I need you. Either way, partners? No, it's good, yeah. Fine. For now. Now is all I worry about. Ronan. My name is Ronan O'Connor. Tak, przywitać się z duchem. Joy. Seriously? And Ronan is better? Don't your parents think you'd be a medieval gladiator? So we're really going to... no, Joy, radość. I have to do something. So I'll just meet you there. No, I'm not... Nie. If you follow me, the deal is off. It was meant to be. I'll see you there. If not, I won't. No, you better show up to that cemetery, kid. You're the only living person I have left. No i tą dziewczynkę. To niedaleko jest ta cementownia. Spodziewałem się, że dalej będzie. O, kolejna? A, nie. Wieczny ten. Wieczny płomień. Co my tu mamy? A, informacja o zabójcy. Okej. Tak, tylko się przejdę tutaj. Tu coś jest. Albo i nie. Albo tu po prostu miałem iść. Tak to wygląda. O, coś tu mamy. A, kolejna informacja o zabójcy. O! Co
Coś tu się stało. No, zobaczmy. Coś tu było, nie? Aha. Po prostu takie przejście. No okej. Może być. No ale jakbym tamtędy nie przeszedł, to bym tego nie znalazł. Na pewno nie. Demony... nie. To bardzo dobrze. Tu co mamy? Coś do... ukrycia? A! Schody. Okej. I wieczny płomień. Mhm. Tak, coś jeszcze, czy to wszystko? Co mają mi do zaoferowania? Jakieś takie dziwne budynki wyrżnięte w normalność. Nie wiem, co to jest. No dobra, pobiegnijmy może do tej cementowni, nie? Wreszcie. Zobaczmy, co ty masz. Masz rację. Totalnie miał rację. Tyle mi masz do powiedzenia. Kolejna informacja o zabójcy? Oczywiście. No i dobrze. Kurde, co chwilę są tu te duchy. O, kolejny pewnie gaz. Tak mi się wydaje, że tutaj są gazy zawsze. A nie, tu nic nie ma. No, chyba tu nic nie ma. No, okej. Nieważne. Coś się wczytuje. What about those cameras? Like in England. O, tu jest ktoś. He betrayed me. He said he'd love me forever, but he's marrying someone else. Did he cheat on me with her? Zdrajca. I always thought there was someone else. Was it her? Does it matter? It looks like he's moved on. Maybe you should too. I can't. Not until I know the truth. Mm-hmm. Please, I must know. For better or worse. No, pomożemy ci. No, co tam? He needed someone to talk to. I didn't expect to fall in love with him. Weird how things work out. No. She was just trying to be a friend. She never anticipated this. Mm-hmm. A ty? Co powiesz? Everything seemed great. Guess that's why I'm so nervous with Susanna. Ona się sama... Ty tam jest jakiś powieszony koleś. O, i jakaś tarcza tam jest. Okej. Looks like he met this girl after his ex died. Mhm. Did he cheat on her? Wątpię. Aha. Czyli to chyba. Potem to i to. No, raczej nie. Big misunderstanding. I'm not sure how she'll take it, but I guess I'll find out. No, proste. The good news is he wasn't cheating on you. The bad news is your suicide brought them together. No. So he really loved me?
No, looks like niestety. I've made a big mistake. He still thinks about you. Maybe you can take comfort in knowing that you'll never be forgotten. I suppose. No. I just wish I had trusted him more. Maybe it could have been us getting engaged. No, no, no. Dobra, daj już. Done is done, I guess. Już dupę. Anyways, thanks for everything. Wsysniesz się? O, to się wsysaj. Zawsze spoko. Coś tu jeszcze popatrzymy. O, jakiś wypadek tu był chyba. Chyba na pewno. Tu już bieg nie będę, tylko tędy się przejdę po prostu. Fajnie. Myślałem, że rajd i chciałem jeździć na tych... na kucach. No ale... widać, nie było mi to dane. O. Co ta dziewczynka tak... O. Czyli tu nie mogę przejść, tak? A, mogę. A, weźmiemy kota. Przydasz się, kocie, chyba do czegoś, prawda? A, tak, przydasz się. Super. Tylko do czego? Nie. A, tu możesz wskoczyć. Dobrze. Kolejny Assassin's Creed, nie? Ups, no, jedziesz. Gdzie teraz? O, tu, okej. Okay. No, co tu mamy? Takie coś. A tam co? A, też takie coś, dobrze. Tam też się dostaniemy, prawda? Koteł. No, prawda. Oczywiście, że tak. Po tym się możesz wspinać, tak? Oczywiście. Jesteś wytrawnym kotełem. Butelka gazu. No, ciekawe, czy cię mogę zabić. Nie, koty spadają zawsze na cztery łapy. Ty też nie przejdziesz. No dobra, to zostawiamy, nie? Kolejne. Kate Douglas Family. Family photo. Tu coś jeszcze będzie? Może. O, jesteś. Nawet dwie rzeczy, okej. Okay. Przemyślenia Julie. Kolejna wieczna pochodnia. Dobra, no to wracamy na trasę, nie? Już kilka razy coś odwróciło moją uwagę, no to teraz postaram się dotrzeć do końca. Hey buddy, you on the clock or something? I was. I worked here 10 years until I couldn't take it anymore. And ate a gun. Some secrets are just too heavy to carry. What exactly did you do? Some landscaping, mostly grave digging. Pretty much everything you'd expect a groundskeeper to do. You know that's not what I meant. Look, you were once a detective, and I was once a humble groundskeeper. Let's just leave it at that. Fine by me. I was just trying to help. No, a coś tu jest. Jak tam mam się dostać? Chcę się tam dostać, no to może tu jakiś kotał leży, siedzi. Albo wstąpię w nią, albo w niego. Chyba nie mogę. W nią na pewno mogę, no. Nie, w niego wchodzę. Dobra, nieważne, nie wchodzę w niego. Nie, ja chcę tam się dostać. Pomóż mi się tam dostać, koleś. No nie wiem, jak tam wejść. Widzę tam, że coś jest, nie? No chcę się tam dostać bez takiego... Nie przeskoczę, no dobra, nieważne. Nie, to nie.
Tu coś jest? Nie, tu już byłem. No dobra, no to przechodzimy, nie? Ashland. Tak, idziemy. Myślałem, że będziesz chciał otworzyć bramę. Ronan. This is Julia's final resting place. Now it's just where her body is buried. Guess I'll be buried here soon. This is home to neither of us. Just a place for others to come and remember what they used to know. No widzimy chociaż po tym, że jesteś duchem, nie? Coś obserwuje, czyżby demony? Spodziewałbym się ich na cmentarzu. O, dziewczynka. Już wiem, gdzie ona jest. Chowa się w tych takich duszach jakby. Co się przed demonami chowamy. Ups. Kto to? Uuu, szybka jest. Another freaky ghost chick is shadowing me. Mhm. Zgadza się. No, dawaj. Sorry, it's been so long, Julia. Będziesz tu tak stał przez kilka lat, czy co? Wejdzie do środka. No, nareszcie. Myślałem, że to jest cementownia, a to jest cmentarz. Ja pierdzie. Idiota. Find joy. Znajdź radość. No, super. Widziałem demona cię. Możemy przejść przez bieżącą wodę? Nie, ale możemy z drugiej strony podejść, prawda? Nie będę ci pomagał. U, jest tu. Okej. It makes you miss the warmth of the police station, doesn't it? Your secret errand was to get a flashlight? Keep it down. Mhm. I can't see you and we're not talking to each other. Got it? This place is crawling with people. Don't want to know. Hey, we're still people. Mhm. No i co z tego? Nie wiem, czy to skipnąć, czy... The book says that there's a murder that happened right here. All I see are dead leaves and mud. This can't be a dead end. I'm not already. What am I gonna do? Nie wiem, może jestem detektywem? Just leave it to me. No. Kolejna... Jezu. Zaraz się dowiemy. Tylko chcę znaleźć to miejsce. Czyli tędy? Nope. Może tędy? Nie. No co, tak? Przeczytajmy. Przeczytajmy, zobaczmy co tu jest. O, dzwonek. Jakież... Przecież tu leży... A nie, to jest kubek. Okej. Okay. Nieważne, myślałem, że to jest dzwonek. No to już by wiadomo było, kto to zrobił, prawda? Coś tu jest. Jak to nie? Jak nie? No i nie. No nie może być żyjąca, no bo wiadomo.
Watch that. No. Aha, no, czyli w taki sposób tu dotarła. Ghost man so bad. A może ona coś widziała? You see the police investigation here a few weeks back? Not close up. I think there was something behind me, but I'm not sure. No, było, faktycznie. Było coś tam. Nie możemy chodzić po wodzie. No. Zdecydowanie nie możemy chodzić po wodzie. Coś tu jest? Jest. Coś jeszcze potrzebujemy? What do you know about the girl who washed up here? This thing floated down the river by her body. Think it ended up in the bushes over there. O, dziękuję. W tych krzakach, prawda? Nope. Nie wiem, w których. Nieważne. Chyba nieważne. Co? Wiele tu już się nie dowiemy z nich. A to co? Muzyka się włączyła niezbyt przyjazna. Ty, może to jest przejście? Możemy tu przejść? Nie. Tu nie ma nic. Dobra. Wracamy tu. Mamy 6 na 8. Powinniśmy już być w stanie. W dalszym ciągu wiele niczego. No super. Nie pomaga. Chyba jest, nie? O, jest, inspekt, jest. Hard to see. It's too dark in these bushes. Joy, I need. Ona ma latarkę. Okay. No. What are we missing? Maybe some combination of clues? O, jest. Stryczek. Wait a minute. There's something familiar about this. No, jest. No. Gadaj z nią. Body washed up on shore, so she was murdered upriver. But where? Jak mu się ten papieros nie wypala? Miles of banks both sides. Might as well be looking for a needle in a haystack of needles. Oh, genius. Be a needle stack. Crawling ghosts. Nie lubi duchów. Just ask her, Sophia. Holy crap, maybe we can. That's that ghost that was watching me. Freaky girl wouldn't leave me alone. A, jestem. No. Kurwa w dupę. She's the one in the photo. Damn it, stop doing that to me, will you? Wait, don't leave me here with... Did you see that? Yeah. She was talking about that. A small favor. Give her a chance. Yes, so. Demon. Did you hear that? Of course I heard that. Demons. O, dużo demonów. Shit.
Gdzie one są? Jak on chodzi? Zobaczymy. Aha. Teraz się obraca, czy idzie dalej? A, jest tu. No, jak? Wracasz, dobrze, to mają. Zaraz cię zniszczymy, zaraz. Fajnie one chodzą. On się tu patrzy, tak? Okej, okay, już się nie patrzy. Pop, 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 pop. I jaka kombinacja, tak. BOOM! Tu jest kolejny. No chodź. No chodź, demonie. Przyjdź tu. No, idzie. Fajna twarz. Dobrze. Już coraz bardziej się wprawiam w tą egzekucję demonów. A, czyli mogę je po prostu... Mogę je po prostu z ukrycia zacząć egzekwować. Spoko bardzo. O, i karteczka. O, zabójcy, prawda? Nie. Przemyślenia Julii. Aha, odwrócenie uwagi. No tak, jest coś takiego. Coś tak jakby świeci. Ale to jest puste. No dobra, nieważne. Chodźmy dalej w takim razie. Demonów to tu ja nie widzę wprawdzie, no ale... Kolejne... Reckless Rowan. O! Coś tu jest. Tu widzę... O! Dziewczynkę. A tam jeszcze coś było, więc nie pójdę za nią od razu w każdym razie. Na pewno nie teraz. Jeszcze tu są ludzie, więc tu pójdziemy, zobaczymy co oni chcą. O, dzień dobry. Hey kid. Who was the hero? My great grandfather. No. I found a bunch of his things from the war in the attic. I even had a drink from his flask. No one in the family ever talks about him though. I think it's because of his gory stories of the war. It must have been great to stick someone with a bayonet or paint a wall with someone's brains. Trust me, kid. Stuff like that stays with you forever. You only find yourself wishing to forget. So what? Mm-hmm. He was a hero. I'd do anything to be remembered like that. Instead, people think I'm a coward who committed suicide. I'm sorry, kid. No. I didn't do it. I don't know how it happened, but I'm no coward. And if I were still alive, I'd slit the throat of every person who ever called me one. Okay, okay, touch yourself. Z pewnością. Tu nie możemy, tu też nie. Tu również. People like you will never understand. Of course. To coś jeszcze jest? Czy po prostu wyjście? Po prostu wyjście. No tam jest kolejna kartka, jak tam mam się dostać? Może wrócić się kiedy? Co? Never mind. Chodźmy dalej, nie? O! Tym razem sprayowe. No, ciekawe. O, render.
czy ja z nią chcę rozmawiać? Oto jest pytanie. Nie, nie chcę. Strata czasu. Widzę karteluszka. Here we are in the oldest part of the graveyard, which was founded in the 1660s. Was that before or after the trials? Oh, good question. Did everyone hear that? Hermin. And a few decades before, so this graveyard is quite old. Okay, and we're going to walk a little farther now, so if you'll just follow me. Tu są jakieś demony chyba. Historia Salem. No i co możemy więcej zrobić, jeśli nie wejść tutaj? Kimże jesteś, przyjacielu? Nothing like a good book. Shh, not now. I can't be bothered. Can't you see I'm in the middle of something? No, masz tu rękę. Don't touch anything. If you must know, I'm on the verge of figuring it out, piecing it all together. No czego? Offense, but these medical books seem a little out of date. I don't think you're breaking any new ground here. Why would I do that when there's so much old ground that needs figuring out? Let me ask you, do you know what the oldest known malady is? Of course you don't, so I'll just tell you. It's death. And every country in the world has a book on the subject, usually lost and usually taboo. I've dedicated my life to unraveling the mysteries of death. I'm close. No. But there's still something missing. Some things are just better off. Może twoja własna śmierć? Najprawdopodobniej. To trade, to triage. Coś tu mamy? Yes, observe. Do amputacji. Antyczna apteczka. No, dalej. Tu oczywiście nie możemy wejść, bo... O, znowu ucieka. Look, I'm on your side. I just want to ask you a few questions. Ale ona nie chce na nie odpowiadać. Why can every friggin' ghost teleport but me? I'm gonna have to figure this shit out. Zrobisz to. Mhm. A, już wiem, jak tam mamy przejść w takim razie. Do tamtych przedmiotów. No fajnie. Przydaje się. Myślę, że tak się będziemy poruszać w tej chwili. Co tu jest? Pyszne, zimne gówno. Albo i nie. Ale nie mam zamiaru z nimi rozmawiać. Bo to jest tylko rozmowa, a nie pomoc im. Więc sorry, lecz nie. No i spoko, mamy teleportację, czyli w sumie taki bardzo przydatny środek transportu, nie? Damy radę tam przeniknąć? Przydałoby się, nie? Ale nie, nie damy rady, na pewno nie. Poradniki medyczne, właściwie notatki medyczne. O, i tu coś mamy. Reveal. A, Herlum. Okej. Okay. Kolejna znajdźka, prawda? Lekarstwo na febrę. Łopata. Na pewno instrument medyczny i to bardzo przydatny instrument medyczny.
Just hold on, will ya? O, jest i dziewczynka. Nie. Ona i zatrzymać się, dajże spokój. W sumie to chyba powinienem... O, coś jest, coś jest, coś jest. Głowa? No one should end up like this. I wish I could agree, but it's all my fault. I let people believe that I was something I'm not. They called me a war hero, but I was just a coward. For years, I'd retell gruesome war stories of how I crushed the enemy. But they were just lies I told in exchange for free drinks at the bar. I never saw any combat. Well, niegrzecznie. There's somebody off to get here. He was going to expose me for the fraud I was, so I tried to kill him. But he found out before you could do it. He and some buddies dragged me out here and left me to die. No one ever came looking for me. Too ashamed, I suppose. I don't be so hard on yourself. No. I've put away men a lot worse than you. Tak, tak. Gonimy właśnie takiego gnoja. Możemy się wbić na ten dach, prawda? Tak. Zróbmy to w takim razie. Wisieliśmy przez chwilę w powietrzu. Fajnie. Słyszę demony. Ale nie widzę żadnych. Bardzo dobrze. Mamy tu coś? Nie, nie widzę. O, tu coś jest. So many deaths, but likely many more yet to come. I can't help but believe this graveyard will only get more full. Screaming phantasms? Travis, don't you think that's a little over the top? O, tu coś jest. Witaj. Picked a quiet place to study. Did you fall for it too? When are they gonna let me out of here? I'm gonna kill those frat guys once I get out. Well, jesteś martwy. You tried just walking out. Something tells me it'll be easier than you remember. Oh yeah? How's that? The door doesn't open from the inside, genius. You'll figure it out. Spróbuj. Whatever, old man. I'll figure it out myself. No. Cześć. Ty naprawdę myślisz, że cię widzą? A, jest dziurka, przez którą możemy przejść. Fajnie. Zasejwowało mnie. O, demony. Co się stało? Dlaczego takie wkurzenie nagle? Trzeba to dobrze przemyśleć. Spróbujmy. Że ten się nie wścieknie? Okej. A jednak. Haj! Like a boss! Czyli po kolei, po prostu dawaj kolejnego. Chyba, że to nie takie proste.
Zdecydowanie nie. Albo on tu przyjdzie. Albo i nie. Muszę się schować w jakimś miejscu, w którym mnie nie zobaczą. To ja tak mogę? Fajnie. Przydatny skill. Oh, god damn it! Zginę. Hide! No hide! No. Ale się wkurzyły. Żem sobie kliknął. No, gdzie teraz pójdziesz straszyć domu, nie? A, wrócił na miejsce, dobrze. Huh. To było niebezpieczne. No, drży się dalej. Nie wiem, jak się tych demonów pozbyć. Tam jest dusza. Tak, tu mogę przeczekać, prawda? Ale to by było na tyle również. Hide. Dobrze. Szczerze wątpię, żebym mógł je wszystkie ubić, no... Ta. Słaby w tym jest koleś. Biegniemy, nie? Wow, uciekliśmy tym demonom, nie wiem jak to zrobiłem. W jakiś taki, no powiedzmy sobie, słaby sposób. Ale jednak. Dlaczego te demony atakują tylko mnie? No, wszystkiego na pewno nie zbiorę tak czy tak, więc... Demony? Nie. Ale dwie rzeczy tu są, więc weźmiemy obydwie i dopiero...
A właśnie. Pytanie, czy ja mogę tak zrobić? Nie. No trudno. Pójdźmy w takim razie do dziewczynki. I'm on your side. I'm trying to figure out who killed you. A, już wiemy kto. Yeah, yeah, I'm a cop. Ma na ramieniu tego. My God, you... co? You're not trying to escape me. You want me to see something. No, teraz już się rozjaśnia. Skup się. Brunch. Nie, krak. Krak. O Boże! Boże. O Jezu. The Bell Killer. Why would he go to all this trouble to kill you this way? Hey, it's okay. You can come out of the water now. It's okay, come on. I'm on your side. Coś jeszcze? Contract. What did you mean by contract? No. Chcę pokazać. No dobra, to zobaczmy. This is the memory of your murder. You're too young. You shouldn't see this. Chcę, no dobra. Pokażmy jej w takim razie, nie? I swear I don't know about any contract. Who are you? What are you doing? You're him! Oh, no! I don't want to. It's simple. Stop it! Please. Oczywiście. On ją utopił. He drew on you. His symbol. It must have meant something. Ściągnie wszystkie demony z okolicy, prawda? Wszystkie? I should get back to Joy. On jest pewnie jakimś kolesiem z mafii, nie? Który odzyskuje długi, takie rzeczy. Ten zabójca. Zwykle tak to właśnie wygląda, nie? Dobra, wrócimy na Joy i skończymy odcinek. Czyli wróćmy do radości i skończmy odcinek. Bardzo dobrze. Aha, czyli nie zabiliśmy tamtych demonów, to one tutaj będą. Świetnie. Zdarza się, nie? Wejdźmy. Co tu mamy? Nic. I jak również i tutaj. To co od nas tu chcieli? O, w dupę! Czymś. Hej, wsysają mnie. Chowaj się. Chowaj. Przeskakuj.
Cały czas w ruchu. Dobrze, spokój. Tak, dał. Dobra, wyszliśmy. Jest spoko. I teraz wracamy do Joy, tak? Tylko gdzie Joy była? Chyba tu. O, spadliśmy, dobra. Nieważne też. Tak, tutaj. Okej. Czyli musimy przejść znowu przez cały ten budynek, prawda? No oczywiście, że tak. No dobra, przejdźmy przez budynek i skończmy wreszcie odcinek, nie? A, nie musiałem iść górą, oczywiście. Mogłem iść dołem. Chociaż, czy mogłem iść dołem? Na pewno. Nie ma demonów, nie? Nie ma. Dobra. O, no to zaskoczymy sobie. A, i tutaj moglibyśmy skoczyć po tamtą rzecz, czyli... A, czyli tutaj jest... Co? Gdzie jesteśmy? Gdzie jest to? Jest. Okay. Coś tu możemy jeszcze zrobić? Nie wygląda mi na to. No ale przejdźmy się. Okej. Okay. O, przylagowało. Biegnijmy. Joy czeka. Tu wszystkie demony leżą, tak? Tak. Przydaje się ta teleportacja. O, jesteśmy przy Joy, świetnie. Gdzie ona jest? Gdzie jest Joy? Mapa? Cokolwiek? No nie wiem. Gdzie jest nasza droga Joy w takim razie? Tu? Może sobie poszła. Pretty sure it was on the shoreline. Mhm, to już wiem. A, tu jest. Okej. Okay. Już prawie się wróciłem. Good that you're okay. Well, I'm still dead. Oh, you found something. So? Yeah, I did. Bellkiller drowned the girl in the lake and let her body float downriver. My mother was right. This is a Bellkiller case. Did you find anything about my mom? Memory residue or something? Sorry, kid. And it's a good thing you didn't see what he did to the girl. This guy is... Yeah. He's sadistic. One weird thing is that he confronted the girl about a contract before he offed her. A contract? I don't think I've seen anything about a contract. Wait. Another case, possible Bellkiller survivor. Iris Campbell. Diagnosed with paranoid schizophrenia, incoherent ramblings about persecution, and a contract. Again. And where does it say where she is? It just says Lux Eterna. Is that a place? Yeah. Lux Eterna is a mental hospital. Of course it is. Okay. Okay, ready to go? Go on ahead. I need to visit someone here. Oh. Żonę. So meet you at the hospital.
worse nightmare than this? Mm-hmm. Julia O'Connor. No, ale myślę, że tym... Oto... Zakończeniem... A Boże, tym oto zakończeniem... Tak. W tym oto miejscu skończymy odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do komentarzy, lajkowania, subskrypcji. Na dziś to wszystko. Cześć! Nie, jeszcze tylko położę kwiaty i niech się skończy cutscena. Wychodzimy. Ej, stop. Okej. Okay. No dobra, no to już żegnałem się, no i chyba tyle. Tak, w sumie to skończę po prostu teraz ten odcinek. Cześć!